Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Transport Fever 2. No i proszę Państwa, co my tutaj mamy? Jesteśmy w płocku, ponieważ no, na poprze w poprzednim odcinku nie spojrzeliśmy, jak wyglądają kwestie zarobkowe tutaj, jeżeli mowa o, mm, właśnie dostawie do płocka. Natomiast. Jak wygląda tu sytuacja? Bo ja widzę, że tu jakieś straszliwe korki są. Masakra. I tego się obawiałem, że, że oni tutaj będą jednak e, cisnąć. O, właśnie w ten sposób, tak. Ale by mi się przydał. Słuchajcie, e, jakiś myk, żeby tutaj ogarnąć kwestię zakazu e, jazdy. <ścoughs> Pojazdów e, innych niż nasze. No dobra, ale no nie można mieć wszystkiego. Zlikwidujmy te, te światła tutaj, te sygnalizację świetlną, bo podejrzewam, że tutaj nam bruździ i to ostro. O. Zobaczmy, czy to coś yy, da. Czy w czymś nam to pomoże. Hmm. I przyspieszmy czas. nie, Może to się rozładuje jakoś. Widzę, że większość to. Aha, okej. Okay. No, coś tam się. Dobra, coś tam się rusza. E... No w porządku, śledźmy ten samochód, ponieważ my chcemy wiedzieć, ile on zarobi, tak? On no, tutaj po Warszawce sobie jeździ, o widzicie, tutaj to, ta, ta sama sytuacja, tak? E, sygnalizator na sygnalizatorze. Kurde, felek. No to zawsze była zmora Transport Fever 2, więc nie ma się tutaj czemu dziwić. Natomiast widzimy, że, że te nasze pojazdy one się bus pasami poruszają. Ok, gościu sobie gdzieś tutaj jedzie. Kilka. Ok, dobrze. No. ok, 197,5 Słuchajcie, 197,5 tysiąca, W porządku. Może i tak być. Jak tam nasza siedziba? No nasza siedziba tak wygląda. Cały czas, w sumie. No dobra. To kwestie zarobków mamy y, za sobą, tak naprawdę. Tutaj paliwko się odkłada. Może w ten sposób, o. Yy, no i dobra, niech sobie tam zarabiają, tak? Niech sobie tam zarabiają. Mamy 77 rok, aha, to, to czas jest złączony, jedna czwarta. No dobra, to teraz trzeba pomyśleć, co dalej. Tak popatrzyłem po mapie, popatrzyłem, y, drodzy Państwo, i doszedłem do wniosku, że dzisiaj możemy y, troszeczkę zweryfikować to, co się tutaj dzieje na naszych. Y, słuchajcie. Y, y, w naszych kamieniołomach, na przykład. Ponieważ no mamy powiedzmy, y, ten plac załadunkowy, tak, no, straty są niesamowite, ale. Może wystarczyłoby wymienić samochody, nie? I, I to, bo to już wypadałoby, te OPLE wymienić. I zobaczmy, co byśmy mogli tutaj e, zrobić. Moglibyśmy dla przykładu wymienić tutaj na te maniki e, wywrotki, ale nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o tym, iż ta linia wozi również cegły, tak? A cegieł tutaj, tym, tą wywrotką nie można przewozić. Więc. Można zmienić tu, na te many. Zawsze więcej niż Ople, bo te Ople mają 12 i jeżdżą z prędkością 60 km na godzinę, many 80 km na godzinę i ładują 17 sztuk towaru. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja z tą drogą, bo prawdopodobnie ta droga ma dosyć spore ograniczenie i trzeba będzie ją również zmienić, ale wymieńmy te pojazdy. Jak to będzie teraz wyglądało? Ile tutaj. Aha. A, czyli nie trzeba. Okej, okay, nawet drogi nie muszę ruszać. Super. No i bardzo dobrze, to mnie nawet y, cieszy. Zobaczmy, jak tu cegły wyglądają. Y, może ten plac by warto było rozbudować trochę. Coś tak czuję, że. Tutaj też może być problem później. No i dobra. To jest jeszcze stary kurs Z zamiany Opla na, na Mana Na dobrą sprawę wypadałoby zobaczyć Który samochód będzie wiózł 17 Ciekawe O cholera to Co tu sygnalizacja na polnej drodze robi no, Naprawdę Iś, To jest po prostu Zupełnie bez sensu Dobra, który dziuba zwiezie 17? O, ja cię krająco! poważnie? A się tego łatwo nazbierało. No bez jaj. O, dobra, mamy kandydata. Dobra, przyspieszmy czas. Zobaczymy, ile teraz będziemy zarabiać na. na dostawie, nie? To ma ogromne znaczenie. Dobra, chwila prawdy. Bo tutaj widzimy, że 94 tysiące ogarnialiśmy, tak? I teraz będzie. Jeszcze moment o 133 tysiące ponad. No i bardzo fajnie. No i o to chodziło. I teraz trzeba tutaj mm, no popatrzeć również na inne. Właśnie tego typu biznesy, bo jeszcze mamy jeszcze mamy, czekać cegły, tak? Ale on wiecie, 11. No dobra, to straszna różnica jest w tym momencie. Dobra, ale niech i tak będzie. No dobrze, skoro to mamy, drodzy państwo, ogarnięte, to w takim wypadku spójrzmy jeszcze tutaj, co się dzieje, jeżeli chodzi o. Rynek paliwowy, bo jak widzimy, sporo tego się w tym momencie nazbierało, i tak na dobrą sprawę, jeżeli dobrze Państwo pamiętacie, to my tutaj ogarnialiśmy kwestię tych pojazdów cystern, ale kasacja, co po niektórych, no, okazała się błędem. Więc ja bym tutaj troszeczkę zoptymalizował te, te linie, dokładając jednak manów. Ze względu na fakt, że jak widzimy, tracimy tutaj ropę naftową, to wcale nie jest fajne i pożądane przez nas. Więc zobaczmy, jeżeli dla przykładu ogarnęlibyśmy raz. My poprzednio chyba usuwaliśmy pięć pojazdów, i tyle bym dodał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I sklonuj wybrane pojazdy, proszę uprzejmie. One za chwilę tutaj z, z tej zajezdni podjadą. I może to troszeczkę usprawni ten, ten, ten system komunikacji i system przy, przewożenia tej ropy naftowej. Może nie będziemy tyle tracić, ale to nam pokazuje jedno: te szyby naftowe one się naprawdę bardzo konkretnie rozbuchały. Teraz dopiero transport wzrasta. No i dobra, niech sobie wzrasta, tak? O to, o to nam właśnie chodzimy, chcemy na tym zarabiać coraz większe pieniądze, a jeżeli mowa o zarobkach, drodzy Państwo, to spójrzmy w takim wypadku na to, które linie przynoszą nam zyski, które przynoszą nam straty. Jak widzimy, jeżeli mowa o stratach, wszystkie linie wewnątrzmiejskie, autobusowe oprócz przemyśla i tarnowa, przynoszą nam straty. Tak samo pociąg pasażerski relacji Przemyśl Kraków w tym momencie jest na stracie, ale ja wierzę w to, że on tak na dobrą sprawę później będzie naprawdę dosyć, dosyć dużo zarabiał ze względu na fakt, że zamierzamy tę linię przedłużać. No i oczywiście zajmiemy się GOPem, bo narzekaliście na to, że tutaj cały ten okręg zostawiłem. Podraktowałem po macoszemu i tak dalej Natomiast proszę państwa Na spokojnie Będziemy się tym zajmować To jest naprawdę bardzo duży teren I duże wyzwanie do tego Aby to skomunikować Ponieważ mamy Katowice, Chorzów, Gliwice Bielsko-Białą oraz Cieszyn I te wszystkie miejscowości Muszą być skomunikowane A żeby tak się stało to trzeba to zrobić z głową I trzeba przygotować Naprawdę Taki dworzec, który będzie miał konkretną przepustowość. Dodatkowo, jak widzimy, mamy tutaj cztery kopalnie węgla kamiennego. Również bym chciał z tego skorzystać, również chciałbym tutaj z tych kopalni węgiel dowozić do hut. Więc trzeba to przemyśleć. Ale na spokojnie, zaufajcie mi, ja na pewno tego nie zostawiłem. Przenieśmy się, słuchajcie, do Bełchatowa, ponieważ tutaj mamy kopalnię rudy żelaza, i jak widzimy, to też jest to zapchane. Więc, jak widać, te wszystkie zakłady nam się tutaj rozbuchały. Przesyłka kuleje, bo to jest tylko 205 na 400 punktów. Transport w 53% jest realizowany, natomiast obie kopalnie szaleją i dostarczają tutaj surowca. No i tutaj by trzeba było również zobaczyć, na jakiej zasadzie to miałoby funkcjonować? Yy, widzę, że lokomotywa ET41 nam się odblokowała. 125 km na godzinę potrafi śmigać. My wagony mamy z ograniczeniem, niestety, do 120. I coś tym fantem zrobić. Nie wiem, czekać, nie czekać, ale zobaczymy. Będziemy oczywiście, proszę Państwa, na bieżąco to wszystko rozwijać. No dobra, tak się przyjrzałem, słuchajcie. Temu co tutaj się dzieje, i tak na dobrą sprawę powiem Państwu tak. Szósteczka nam tutaj jeździ. No to też szósteczkę już wymienimy. No i teraz y, zobaczmy, jeżeli my ją wymienimy. Y, zapauzujmy na chwilę. Jeżeli my ją wy wymienimy, tak? Yy, nie sklonuj, tylko zastąp i hmm, upewnijmy się, co co do tych wagonów no tak, rzeczywiście, 120 km na godzinę yy, natomiast ET41, 125 no, przedpotężna lokomotywa, słuchajcie przepotężna, naprawdę i teraz można byłoby, a tu ET22 Wiecie co, koszty utrzymania. Dobra, weźmy ją, zobaczmy. Bo koszty utrzymania, słuchajcie, no, są tak na dobrą sprawę nieco wyższe, jak widzimy. Ale może dzięki swojej sile pociągowej i mocy będzie w stanie rozpędzać się szybciej. A to oznacza szybsza, szybszą dostawę surowca, a to dla odmiany oznacza, moi drodzy, większy zarobek. Jeżeli bym dał, no, jakiś tak do równego, 390. Hmm. No, powiem, no, nie chcę do równego, no. <laughs> Patra komentarz. 520. A zobaczmy. Ja nie wiem, czy on się tu zmieści. Ale chciałbym to zobaczyć. Yy, sprawdźmy. O, 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 mała zwierzka, musimy chwilę poczekać. Musimy chwileczkę poczekać, moi drodzy, niech to się tutaj ogarnie. No bo jak wiemy, to przy tych różnych modach, to, to niestety czasami zdarzają się takie rzeczy, że. Potrzeba jest odczekać chwilę czasu na to, aż tam się wszystko przemieli, przemieli i wtedy będzie dobrze. 2 czerwca 1979 roku, sprawdźmy sobie, jak ten skład tutaj wy wygląda. Jest przepotężny, jeżeli chodzi o jego długość, no ale też te lo lokomotywy, słuchajcie, ET41. Znaczy lokomotywa, tak? łączona w sumie, można to tak mówić, nazywać, czy można to tak nazywać, nie? Lokomotywa łączona, ale zobaczmy, ponieważ mamy tutaj, drodzy Państwo, rozjazd w tym miejscu i teraz chwila prawdy, ponieważ cały ten skład musi schować się za rozjazdem. I czy on da radę? Yy, wątpię. Słuchajcie, już widzę, że, że będzie z tym przepotężny problem, więc my za moment będziemy musieli sobie zapauzować to wszystko. I oczywiście przebudować rozjazd, bo jeżeli on się nie zmieści, a raczej się nie zmieści, to będziemy mieli nielada kłopociki. A no właśnie. Natomiast wiemy, gdzie, dokąd on sięga. I teraz, skoro wiemy, że on sięga dotąd, to my w takim wypadeczku możemy. Ogarnąć sobie rozjazd w tym oto miejscu, o ile nauku pozwolą nam to zrobić. Ok? Sygnalizacja w takim wypadku staje tutaj. Natomiast, w miarę możliwości, jeżeli nam się uda, to skasujmy ten rozjazd tu, ten semafor. No, i dobra, działamy, zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Jeżeli chodzi o zarobki, jestem bardzo ciekawy. Słuchajcie, jestem naprawdę bardzo ciekawy. On jeszcze, zobaczcie, zgarnął wszystko i musi czekać, nie? Jeszcze musi czekać. Także 520 sztuk, jeżeli chodzi o rudę, zgarnął. Sprawdzimy, w którym momencie on osiągnie swoją maksymalną prędkość i czy tak się również wydarzy, bo to wcale nie jest powiedziane, że musi. No i to, co mnie najbardziej interesuje to zarobek, natomiast żeby żeby tylko w tym momencie te kopalnie wyrobiły, nie? Tutaj widzimy węgiel rusza. Tu się nic nie zmieni, drodzy Państwo. Jeżeli chodzi o, o węgiel, Łoty panie, no, no bardzo, bardzo sporo to kosztowało. Jak widać. Jeżeli chodzi o węgiel, tu tutaj się nic nie zmieni. Jeżeli chodzi o rudę żelaza, tu jest troszeczkę dłuższa trasa. No i będziemy musieli tam sobie radzić jakoś inaczej. Oczywiście tutaj pociąg czeka na wolną e, trasę. Tego przepuszczam, widzę. Ale nie rozumiem dlaczego on jest przepuszczany, kiedy ten szybciej ruszył. Znaczy, ten powinien, w mojej ocenie, przejechać pierwszy. A dlaczego tak się stało? Nie mam dla tego pojęcia. No i dopiero my je, je, ruszamy. No zobaczmy. Dziwne te przepisy tutaj mamy. No ale najważniejsze, że jedzie. Jak widać na razie na stracie. <noise> bardzo dużej. Natomiast na naszym koncie bankowym znajduje się ponad 2 miliardy dolarów. Jest czym zarządzać. Jest jak tutaj rozbudowywać. Jeszcze pozostał nam słuchajcie jeden dworzec do ogarnięcia, jeżeli chodzi o rozjazd, ponieważ no. Tutaj też wiemy, że ten skład się nie zmieści. Ale najpierw zobaczmy sobie tutaj kwestię zarobków i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uwaga. 19 milionów, słuchajcie, 690 tysięcy. No dobrze, zapauzujmy w takim wypadku, ponieważ, jak widzimy, rozjazd znajduje się w tym miejscu, a w tym miejscu niestety nasz bohater nie będzie w stanie zawrócić, dlatego rozjazd. Zrobimy sobie. No właśnie, gdzie zrobimy? Yy, sprawdźmy. Aha, czyli gdzieś tam na tym, na tym łuku dopiero. No ok. No to dobrze. Można i tak. W takim wypadku, oczywiście, my tutaj yy, przygotujemy rozjazd. Nie ma dla mnie to problemu najmniejszego. W takim razie semafor stawiam tym oto miejscu. Natomiast tutaj zostanie to skasowane. Wy mówiliście, żeby wybierać semafory jednokierunkowe. Słuchajcie, nie ma to dla mnie w tym momencie znaczenia. Znaczenie ma to, aby pociągi jeździły prawidłowo. No dobra, i on sobie jedzie dalej. Zobaczmy. Wjechał na prawy tor, więc bardzo dobrze, elegancko o to nam właśnie chodzi. Ten tutaj trzyma. Trzyma jakby kierownicę ten nastawnik yy, prędkości. No ale dobrze. Dobra, drodzy Państwo, myślę, że w tym odcinku to będzie tyle. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Natomiast ja tutaj muszę nieco ten dworzec jednak rozbudować. Pa! pa.